Podpytywałam ostatnio moich klientów, gdzie najwięcej czasu marnują w czasie dnia pracy, na czym ten czas im najbardziej ucieka, co jest ich dużym pożeraczem. I odpowiedź była interesująca dla mnie bardzo, bo okazało się, że to wcale nie są media społecznościowe, że to wcale nie są rozmowy z klientami, że to wcale nie jest rozmowa z kolegą przy kuchni, tylko że to jest coś kompletnie innego, a mianowicie zebrania firmowe, spotkania firmowe. I o tych spotkaniach firmowych chciałabym dzisiaj trochę porozmawiać, jak je robić, jak je organizować, żeby były skuteczne, efektywne i żeby nam tego czasu nie pożerały. Witam Ciebie serdecznie na kanale DNA w biznesie. Ja się nazywam Ania Urbańska i od ponad 26 lat buduję biznes. A na tym kanale rozmawiamy o sprzedaży, o marketingu, o tematach około biznesowych, ale też o tym, jak się dobrze czuć prowadząc biznes i układać taką równowagę między życiem zawodowym a życiem osobistym. I żeby ta równowaga miała szansę być, żebyśmy nie przesiadywali dziesiątek godzin na bezsensownych spotkaniach firmowych, zebraniach firmowych, czy też godzin, które ludzie siedzą przed komputerem, przed ekranem, na różnych komunikatorach, które łączą ich z innymi członkami zespołu, bo na przykład pracują zdalnie. Już po prostu nie wiedzą, jak siedzieć, ich tyłki bolą od tego, bo tam ktoś wygłasza swoje jakieś wielkie opinie. Postanowiłam dzisiaj przygotować materiał o tym, jak przeprowadzić efektywne i angażujące zebranie firmowe. Więc mam nadzieję, że dla Ciebie to też będzie materiał, który da Ci sporo wartości. Zatem przyjrzyjmy się pierwszemu krokowi. Pierwszy krok to zrozumienie jasnego celu i agendy spotkania. Ludzie potrzebują wiedzieć, po co my się spotykamy. Ludzie potrzebują wiedzieć, dlaczego spotkanie jest ważne. Ludzie potrzebują wiedzieć, co ma być osiągnięte. Czyli kiedy umawiamy się na spotkanie firmowe, zebranie firmowe. Od razu mówimy, że dzisiaj będziemy pracować, nie wiem, na roadmapą, czy na jakąś tam, nad jakimś aspektem projektu XYZ. A dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło elementu marketingu w naszej firmie. A jutro spotykamy się na spotkaniu, na którym omówimy sobie referencje naszych klientów, jak z nich jeszcze skuteczniej skorzystać. Czyli pierwsza bardzo ważna rzecz, jasny cel, jasna agenda, co się będzie w ramach tego spotkania działo. Druga bardzo ważna rzecz to jest czas. Mówią, że czas to pieniądz, ja myślę, że czas to więcej niż pieniądz, bo pieniądz możemy zarobić, a czasu nie jesteśmy w stanie odzyskać. Jak to mówią, 4000 tygodni, tyle przeciętnie człowiek ma w swoim życiu, więc żeby tego czasu nie marnować, ustalmy od razu na początku spotkania, zebrania, limit czasowy. Im spotkania są krótsze, tym my jesteśmy bardziej zdyscyplinowani, skupieni i efektywni. Nie pozwalamy sobie na jakieś wędrówki, opowiadacze, na historie, bo wiemy, że musimy uzdę krótko trzymać, więc ten limit czasowy nas bardzo mocno układa, czyli już wiemy, że cel spotkania, czyli po co się spotykamy i ile spotkanie będzie trwało i trzymamy się tego limitu czasowego. Trzecia rzecz, przygotowanie ludzi. Bardzo ważne jest, żeby to nie było tak, że ludzie przychodzą na zebranie i na nim dopiero dowiadują się wszystkiego, co trzeba zrobić, no bo muszą bardzo dużo rzeczy przemyśleć, przeanalizować, zastanowić się. Jeżeli my wcześniej powiemy, o czym będzie na zebraniu, przyjdźcie z gotowymi pomysłami, z gotowymi jakimiś materiałami, statystykami, cyframi, tego będziemy potrzebować, to przygotowanie się ludzi dużo więcej nam da, ułatwi. Ja kiedy spotykam się z moimi klientami, czy z moimi rozmówcami tutaj na kanale, to ja zawsze mam te pytania szybciej przygotowane, one są wcześniej wysłane, rozmawiamy o tym, czy one pasują, odpowiadają. Ja nie chcę, żeby przed spotkaniem ktoś je teraz czytał, się zastanawiał, albo żebym ja kogoś zaskakiwała. Mamy różne typy osobowości, nie każdy lubi być zaskakiwany. Także przygotujmy uczestników zebrania. Czwarta rzecz, interaktywne metody. Możemy zastosować na przykład burzę mózgów podczas rozmowy na przykład na takim zebraniu. Możemy jako jakiś warsztat zrobić, możemy zrobić dyskusję, możemy pracować w mniejszych podgrupkach. To powoduje, że ludzie są dużo bardziej kreatywni, dużo bardziej zaangażowani podczas takiego spotkania, a nie tylko my jesteśmy osobą, która nam nawija i właściwie sprawa jest skończona. Kolejna rzecz to
Technologia. Wykorzystujmy technologię po to, żeby móc w czasie rzeczywistym już pewne rzeczy zbierać. Co mam na myśli? Na przykład zbieranie pomysłów w jeden wspólny plik, który zostanie wszystkim udostępniony. Czy też na przykład ankieta w czasie rzeczywistym. Jest mnóstwo fenomenalnych narzędzi, gdzie w czasie rzeczywistym pojawia się pytanie, pojawia się odpowiedź. Pojawia się pytanie, odpowiedź i mamy od razu podsumowanie, jak na przykład cały zespół pewną rzecz widzi. Taka sytuacja, która na przykład miała miejsce podczas jednego ze spotkań z klientem, było pięć zdaje się osób, a w całej firmie no niewielka grupa, która mogła po prostu na 15 minut zostawić swoje miejsca pracy i przyjść w jedno miejsce. Odpaliliśmy tam ankietę, w przeciągu 3-4 minut mieliśmy informacje zwrotne o potrzebach szkoleniowych całej firmy. Tylko dzięki temu, że była ankieta, ludzie sobie tylko poklikali na telefonie, ciach, wyszedł wynik. Nie potrzebowaliśmy długich tygodni czy miesięcy na to, żeby ankieta rozchodziła się po całej organizacji. Także technologia tutaj nam również na takim spotkaniu może pomóc. Kolejna bardzo ważna rzecz to pamiętajmy o tym, że ludzie mają różne perspektywy i są też różni, jeżeli chodzi o punkty widzenia, ze względu na to, o czym mówię, na osobowość, na charakter, właśnie na swoje genetyczne predyspozycje. Więc to jest bardzo ważne, żeby też osoby, które nie są tak na przykład gadulskie czy chętne do rozmowy, również podczas spotkań zachęcać do tego, żeby każdy miał szansę się wypowiedzieć, żeby każdy mógł zaistnieć podczas na przykład takiego spotkania czy też takiej rozmowy. No i rola prowadzącego, takiej osoby, która moderuje, dynamiczne prowadzenie, czyli ktoś, kto sam zarządza tym wszystkim, co się dzieje, który zachęca do udziału, który mówi, porządkuje, układa, pyta, oddaje głos. To jest bardzo ważne, bo jeżeli wiecie, zróbmy zebranie i właściwie wszyscy są liderami na tym zebraniu, no to tak nie za bardzo pójdzie i czas się nam rozwlecze, czyli takie dynamiczne prowadzenie. Kolejna bardzo ważna rzecz, konkretne działania na zakończenie. Czyli kiedy widzimy, że kończy nam się czas, tak jak mi na przykład się kończy czas, nie wiem, sesji z klientem mentoringowej czy coachingowej, to ja widzę, że zostało mi ostatnie 5 minut, dobra, lejkuję, ok, czyli kończymy nasze zebranie, co mamy ustalone, jaki będzie kolejny krok, co będziemy robić, kto jest odpowiedzialny, do kiedy to trzeba zrobić, czyli żeby nie wyjść z zebrania bez ustaleń. No to znaczy, że jeżeli mieliśmy cel na początku, a na końcu nie mamy realizacji tego celu i nie mamy kolejnych kroków, to znaczy, że to zebranie po prostu zabrało nam czas i tyle. Bądźmy też uważni i elastyczni, ponieważ dzieją się czasami takie sytuacje podczas zebrań firmowych, że spada jakaś tam bombka i nagle okazuje się, że trzeba coś zmienić, trzeba w inny kierunek pójść, czyli po prostu jeżeli wiemy, że jest jakaś kluczowa sprawa, kluczowa rzecz, no to zapytajmy, czy możemy jeszcze kwadrans na przykład przeznaczyć na to spotkanie, albo czy możemy od razu umówić się na to, że taką ankietę wykonacie zaraz po wyjściu, pomimo tego, że proponowałam wcześniej, żeby to było do końca tygodnia. Czyli działajmy też bardzo elastycznie. No i to, co jest też ważne, żeby po zebraniu wysłać podsumowanie. Moi klienci coachingowi, mentoringowi mówią, że jedną z największych wartości sesji jest to, że ja na końcu robię podsumowanie. Uwierzcie, że mnie to dużo kosztuje i czasu, i energii, nie przepadam za tym, ale takie podsumowanie jest po pierwsze pokazaniem rezultatu, co my dziś wspólnie razem zrobiliśmy, jak Ty na swojej ścieżce się posuwasz dalej. Poza tym też jesteśmy w stanie na kolejnym spotkaniu sięgnąć do tego podsumowania. Możemy też poprosić o informacje zwrotne po to, żebyśmy mogli jeszcze bardziej doskonalić swój warsztat, nie wiem, swoją pracę albo też organizację takich spotkań. Więc mam nadzieję, że widzimy, ile czynników jest tutaj ważnych i jak ważne jest to, co zrobimy przed takim zebraniem, przed takim spotkaniem, ale też to, jak przygotujemy ludzi do tego, jak przygotujemy się my sami, no i jak też zadbamy o to zaangażowanie. Kochani, mamy godzinę, w tą godzinę musimy tą decyzję podjąć, potem po prostu kończy się gazeta, idzie do druku i już niczego nie zmienimy. Więc to też daje taką większą dyscyplinę ludziom. Także mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli sam jesteś organizatorem takich spotkań, właśnie takich zebrań firmowych, bądź też na nich jesteś, a nie organizujesz ich, to możesz ten materiał podesłać komuś, kto organizuje. Może na przyszłość nie przeleci nam czas przez palce na nieefektywnych działaniach. Ja uwielbiam być przygotowana, nie lubię marnować czasu, kiedy coś się już dzieje, kiedy jestem w danym procesie,
I wtedy też ten czas jest dla nas dużo bardziej łaskawy. Jeśli ten temat, czy jakikolwiek inny biznesowy temat jest u Ciebie istotny, ważny i spędza Ci sens powiek i chciałabyś, czy chciałbyś ze mną o tym porozmawiać, to zachęcam Cię, tu na dole jest kontakt do mnie, możesz się zapisać, napisać do mnie i możemy się spotkać na 30-minutowym, bezpłatnym dla Ciebie takim spotkaniu albo online, albo przez rozmowę telefoniczną i możemy porozmawiać o Twoim biznesie, być może jestem w stanie wesprzeć Cię, pomóc Ci, albo być może jest jakaś perspektywa na inną współpracę, także gorąco Cię zachęcam do kontaktu ze mną, mówiłam, że kontakt jeden do jednego lubię, więc tak też Ci polecam, rekomenduję. Dzięki za dzisiaj, daj łapkę w górę i widzimy się w kolejny wtorek o godzinie 18, jak już od wielu, wielu, wielu miesięcy i lat. Do zobaczenia.